witam. Dzisiaj oprócz tego, że występujesz na scenie, też jesteś trochę w innej roli, jakieś wejścia na żywo? Tak, zdarzyło mi się mieć już kilka wejść na żywo. Co prawda temperatura jest tutaj naprawdę niska, było ciężko. Jeździłam już motorem dzisiaj. No i tak naprawdę mam w zasadzie takie tutaj takie malutkie rulki. Nie był to jakiś taki może mega wyczyn, jeśli chodzi o rolę prezenterki. No, miałam takie po prostu małe wyjścia. A jeżeli chodzi o te postanowienia noworoczne, o których wspominałaś, już coś udało się rozpocząć realizację tej edukacji wokalnej czy fitnessu? Fitnessu jeszcze nie. Edukacja wokalna oczywiście jak najbardziej cały czas praktykuję. No i zobaczymy tak naprawdę, co z tych innych moich postanowień wyniknie dalej. Jeszcze mamy dopiero początek tak naprawdę roku, więc dużo rzeczy może się zmienić. Kiedyś powiedziałaś, że nie potrafisz zdefiniować słowa sukces, bo dla każdego znaczy on coś innego. A co to słowo znaczy dla ciebie? Myślę, że teraz w dalszym ciągu chyba mam problem ze znaczeniem tego słowa. Myślę, że na pewno jakiś tam swój sukces osiągnęłam, ale nie uważam, żebym zrobiła już w życiu to, co byłoby jakąś taką, nie wiem, moją taką granicą, takim jakimś szczytem marzeń. Cały czas chcę iść coraz wyżej, osiągać coraz to nowsze rzeczy i przeżywać tak naprawdę wiele różnych ciekawych doznań muzycznych i po prostu życiowych. Od maja już minęło kilka miesięcy od premiery Aeroplanu. Mówiłaś, że po nowym roku szykujesz coś nowego. Czy coś już w tej chwili możesz zdradzić? Czy jakieś prace już się toczą? Co to będzie? Prace się toczą cały czas. Nie chcę w sumie za dużo zdradzać, bo lubię w sumie zaskakiwać moich fanów, także tutaj na pewno mogą liczyć na jakąś petardę, że po prostu pewnego dnia sobie ten utwór wrzucę i powiem, no macie, słuchajcie. Cały czas pracuję nad singlem. Nie wiem, kiedy dokładnie będzie. Mam nadzieję, że już niebawem. Też mi zależy, żeby moi fani zbyt długo na niego nie czekali. Jeśli chodzi o pełną płytę, to planuję ją wydać jesienią. Ty sama o sobie mówisz, że jesteś wokalistką bardzo uniwersalną. A w jakim gatunku, w jakim stylu czujesz się najlepiej, tak że jest pewnie jak ryba w wodzie? Myślę, że nawet mi jest ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo ja się po prostu czuję dobrze w muzyce. Nieważne jakiej, ważne, że to była po prostu muzyka. Żyję muzyką i raz mam ochotę na zaśpiewanie czegoś z pazurem, raz zupełnie coś takiego delikatnego, subtelnego. Także to po prostu nie ma reguły. Czyli jakbyś musiała wybrać między tym hardkorowym growlowaniem na przykład, a śpiewaniem takim popowo-rockowym powiedzmy, to co, byłabyś w kropce? Jestem cały czas w kropce tak naprawdę. Nie potrafię tego wybrać. Nie potrafię z niczego zrezygnować. Jestem taką, no nie wiem, no z jednej strony ostrą wokalistką, z drugiej strony też mam takie pociągi do może bardziej takich popowych właśnie kawałków. Także jest mi naprawdę ciężko tutaj wybrać coś, z czego będę w 100% zadowolona. Mówiłaś, że jeżeli poszukiwałabyś kogoś do współpracy, z kim chciałabyś coś nagrać, to wspomniałaś o Igorze z zespołu Lemon. Czy do tej listy ktoś by jeszcze dołączył z takiego topu, na których najbardziej by ci zależało osób? Nie myślałam o tym jakoś tak szczególnie. Rzeczywiście Igor strasznie urzekł mnie swoim wokalem. Strasznie się zajarałam, kiedy pierwszy raz go usłyszałam i w sumie dalej mam ciarki, kiedy go słyszę. Nic mi teraz nie przychodzi do głowy, ale na pewno jest jeszcze sporo takich wokalistów w naszym kraju, z którymi na pewno fajnie by mi się zaśpiewało. No, zobaczymy. Może kiedyś. A co do artystów, artystek, które cenisz, wspominałaś kiedyś o Krystynie Aguilerze. Tak. To zagraniczna gwiazda. A jeżeli chodzi o nasze polskie podwórko, kogo byś wymieniła jako pierwszego? Ja myślę, że jako taką pierwszą to chyba wydaje mi się Justynę Steczkowską. Jednak rzeczywiście ten wachlarz jej umiejętności no strasznie mi imponuje. Nie ukrywam, że no naprawdę no jest to takie no imponujące i rzeczywiście chciałabym osiągnąć kiedyś taki pułap jak ma ona, bo naprawdę jej technika jest no po prostu powalająca. Także myślę, że tutaj jeśli chodzi o nasz rynek, to dla mnie ona jest takim guru. W polskim show biznesie, w tym światku całym jesteś stosunkowo od niedawna. Co byś o nim powiedziała? Jest możliwość zawiązania jakiejś przyjaźni? Już jakieś zawiązałaś może? Jak to wygląda u ciebie?
Nie wiem, czy przyjaźnie. Ja tak naprawdę staram się nie uczestniczyć w tym świecie, tak jakby nie szukam tutaj przyjaciół. Mam swoich przyjaciół sprawdzonych, z którymi się trzymam od lat i tak jakby nie mam potrzeby poznawania, znaczy poznawania, może poznawania, mam potrzebę poznawania nowych ludzi, ale nie od razu chcę się z wszystkimi przyjaźnić, bo wiem, że często te przyjaźnie są takie troszkę, może nie do końca szczere, że ludzie często na przykład chcą ze mną utrzymywać kontakt, bo powiedzmy sobie jestem popularna, znana, dlatego podchodzę do tego typu rzeczy z dystansem. Rozumiem, to czego w takim razie kończąc życzyć Ci na ten rozpoczęty właśnie 2014 rok? Myślę, że przede wszystkim spełnienia artystycznego, żebym po prostu wreszcie, żeby mi się udało zrobić to, co sobie w zasadzie zakładam, bo szczerze przyznam, że już nie mogę się doczekać, kiedy wydam tą płytę. Mam w głowie strasznie dużo pomysłów, jakieś tam jeszcze inne projekty, także bardzo bym chciała, żeby starczyło mi na to życia. I w sumie to jest dla mnie najważniejsze. Dobra, w takim razie tego życzę i dziękuję Ci bardzo. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich widzów. My3miasto.pl.